Zawodnik krępej budowy ciała, ale mający potężny dynamit w prawej ręce. Udowodnił to w pierwszej i drugiej walce. Ja bym nadał mu przydomek zabójca o twarzy dziecka. Taka naprawdę dziecięca twarz, ale serce do walki jak u starego Wygi. My widzimy Adriana Plichtę, Bukowina Wałcz. Pojedynek numer 7 drugiej serii półfinałowej. Pierwsza walka kategorii średniej. W ringu sędziował będzie Kazimierz Mietła z Krakowa. Na punkty decydować będą Waldemar Pawlak, Eligiusz Komarowski i Andrzej Rajkowski. Za czas odpowiadają Zagrodnik i Dziurgot. Duża szansa dla ekipy Jaskini Lwa Ziębice. Gurtatowski, narożnik niebieski, czerwony narożnik Plichta. Zaczął krótkim, szybkim, lewym, sierpowym Plichta. Wszyscy pamiętają Plichtę z tej bardzo elektryzującej, emocjonującej walki z pierwszego Grand Prix, którą stoczył z Arkadiuszem Szwedowiczem. Jest szansa na powtórkę z tego, na rewanż w walce finałowej, ale Plichta najpierw będzie musiał zdetronizować twardego i ambitnego Damiana Gurtatowskiego. Trafił mocno lewym sierpowym Plichta. Ale odpowiada Gurtatowski. Proszę zobaczyć od razu, proszę słychać od razu aplauz miejscowej publiczności. Wyprzedza jednak Plichta na razie lewą ręką Gurtatowskiego. I wyprzedził za to teraz Gurtatowski lewym prostym. Mniejszy od Plichty. Wysoko trzymał ręce Gurtatowski, nie dał się złapać na cios, ale możemy być świadkami tutaj dobrej walki. Obaj są zmotywowani, obaj chcą boksować, obaj chcą walczyć. Opuścił trochę lewą rękę Gurtatowski, ale tylko chwilowo. Plichta nie forsuje na razie tempa, dwa razy ładnie lewym sierpowym, ten drugi doszedł do głowy Gurtatowskiego. I każda próba, każdy atak Gurtatowskiego nagradzany brawami publiczności zgromadzonej w hali słonecznej. Sporą rzeszę pięściarzy wyprowadził na ten turniej klub Jaskini Lwa Ziębice. Gurtatowski jest jedną z nadziei na finał. Jest już medalistą Grand Prix. Brązowy medal ma zapewniony, ale zrobi wszystko, żeby awansować do finału. Ach, mocno teraz na korpus trafił Adrian Plichta. Uderza w tył głowy, zwraca uwagę sędzia ringowy Plichcie. A Gurtatowski zaczął lewą ręką. Ach, teraz zaatakował prawym. Plichta wie, że musi wyprzedzać Gurtatowskiego, żeby nie dać mu rozwinąć skrzydeł, i trafił Plichta. Lewy, prawy w wykonaniu Plichty. Musi trochę podkręcić tempo Gurtatowski. Próba pojedynczego lewego prostego Gurtatowskiego. Kilkukrotnie lewym prostym zastopował Gurtatowskiego Plichta. Aj, teraz miał szansę Gurtatowski na skontrowanie. Plichta poleciał troszkę do przodu, ale Damian nie wyprowadził ciosu. Końcówka pierwszej rundy, ostatnie sekundy. Jeszcze z klinczu wyszedł z uderzeniem Plichta i pierwsza runda za nami. W narożniku Plichty Marcin Gruchała i Tomasz Potapczyk. Pierwsza runda była lepsza w jego wykonaniu. Ale 2-3 takie sprinty miał Gurtatowski. Ambitny zawodnik. Drugi półfinał kategorii 75 kg grupy A utworzą Michał Kowalczyk i Arkadiusz Szwedowicz.
Fedowicz jest kapitalnie dysponowany w tym turnieju. Wysadził już za burtę Pawła Michalika, wysadził Kamila Gardzielika. A teraz przed nim stanie Michał Kowalczyk, Bardziel z Wołomina. Bardziel numer 2. I druga runda przed nami. Musi troszkę więcej ciosów zadawać Gurtatowski, jeżeli chce pozostać w grze. Z kolei Plichta na razie myślę, że wykonuje dobrze swój plan. Dobrze kolejnym raz zaatakował prawym pod lewy łokieć Plichta. Poszedł na wymianę Gurtatowski, ale zabrakło czystych uderzeń z jednej i drugiej strony. Plichta za to sprytnie lewym sierpowym znowu oszukuje Gurtatowskiego i raz jeszcze Gurtatowski idzie do przodu, a Plichta kontruje go lewym sierpowym. Trafił teraz na brodę Gurtatowski. Plichta, przepraszam, Gurtatowskiego. Odskoczyła głowa Damiana, ale jest już w porządku. Myślę, że nie odczuł jakoś mocno tego ciosu. Kapitalna bomba Gurtatowskiego. Trafił teraz Plichtę. A czy to rozbudzi jego nadzieję, jego ambicje? I czy to podrażni ambicje Plichty? Na razie jednak Adrian jest spokojny. I próbuje znowu Gurtatowski tego mocnego prawego sierpowego. To jest jego najmocniejsza broń. Cały czas dzieje się coś w ringu. Nie ma tutaj raczej miejsca na spokojne badanie. Tutaj padają mocne ciosy z jednej, drugiej strony. Na razie więcej zadał ich Plichta, ale ta bomba z drugiej rundy Gurtatowskiego da się zapamiętać. I widzimy teraz chwila zapomnienia Gurtatowskiego. Za nisko miał ręce i dwa ciosy natychmiast wsadził mu Plichta. Teraz dołożył prawy raz jeszcze na dół. Drugi czy trzeci raz. Taka akcja i sędzia decyduje się chyba na wyliczenie Gurtatowskiego. Tak jest. Nie wiem, czy Damian odczuł mocno te ciosy, no ale któryś raz już z rzędu Damian został czysto trafiony i sędzia miał podstawy ku temu, żeby go wyliczyć. Za nisko ta lewa ręka Gurtatowskiego, ale proszę zobaczyć, no jest wyżej ręka, no to natychmiast Plichta strzela prawym pod lewy łokieć, ależ dużo widzi Adrian Plichta. Jak nie na górę, to na dół. Dobra arytmia boksowania, znakomity prawy prosty Plichty. W opałach jest Gurtatowski, chyba troszkę zwątpił w tym momencie. Lewy, prawy, odpowiada prawym Gurtatowski w okolice ucha. Nie zwątpi Gurtatowski, chyba nie doczekamy się tego. Raczej będzie walczył bardzo mocno prawy na dół, lewy sierpowy Plichty. Nie daje rady jednak w obronie Gurtatowski. Trochę brakuje pomysłu na obronę. On stoi raczej w miejscu, nie cofa się na nogach. Jest trochę łatwy do trafienia niestety Gurtatowski. Ach, prawy na górę Plichty. I drugi raz mamy liczenie Gurtatowskiego. Czysto Plichta trafił prawym na górę. I drugie liczenie, 10 sekund do końca rundy. Sędzia pozwala na walkę, koniec drugiej rundy. Oj, zmęczony jest chyba Gurtatowski. I nie mamy właściwie już gongu, bo sekundant zdecydował się poddać Damiana Gurtatowskiego. Ambitny zawodnik, no ale trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że Plichta w tej drugiej rundzie trafiał bardzo często i widział dużo. To jest ważne. Kiedy Gurtatowski miał nisko rękę lewą, no to Plichta trafiał na górę. Kiedy Gurtatowski podniósł lewą rękawicę, to Plichta trafiał pod lewy łokieć. Gdyby Plichta nie był taki sprytny, no to nie miałby tak łatwo. Ale wykazał się dobrym oczkiem. Miał też swój moment Gurtatowski w tej walce. Przypomnijmy sobie początek drugiej rundy, kiedy naprawdę potężną bombą trafił Plichtę, ale Adrian nie odczuł tego ciosu. Szedł dalej do przodu, robił swoje. Dwa liczenia. Mieliśmy najpierw, potem narożnik jaskini Lwa Ziębice zdecydował na poddanie Gurtatowskiego. Tak czy siak myślę, że śmiało możemy uznać Damiana jako małe odkrycie tego turnieju. Brązowy medal zostanie w jego rękach. Zaczęła się walka między Plichtą, Adrianem, a Gurtatowskim Damianem i to będzie zwyciężył Plichta Adrian przez poddanie przez sekundanta w drugiej rundzie
zwycięża Adrian Plichta, zawodnik Bukowiny Wałcz, mający na swoim koncie sporo sukcesów. Dziękujemy, brawo! Pierwsza połowa planu została wypełniona. Wielkie brawa dla Damiana Gurtatowskiego, który jeszcze dziękuję kibicom za przybycie do hali. Ambitny chłopak, mający smykałkę i mający petardę w prawej pięści.